poprzednim odcinku zaprezentowaliśmy pierwszą część spotkania pełnego poezji, malarstwa, muzyki i kabaretu. Zaprosiłam swoich przyjaciół. Zaprosiłam Irenę Jurkę i niespodzianka. Po raz pierwszy, kiedy zaproponowano mi współpracę z czwartym wymiarem, zaczęły się moje prace pokazywać. Zaczęły się od małych, wielkich, już ponad ileś tam setnych wystaw zrobiłam za granicą i w Polsce, a w Poznaniu bardzo wiele. Z Poznaniem jestem 10 lat związana, niedawno obchodziłam 10-lecie. Moje anioły są jakby wsparciem tego, co dzieje się w dzisiejszych czasach. W moich pracach jest przekaz, ja z nimi malując rozmawiam, przekazuję, co mają dane osoby przekazać. To będzie miłość, ponieważ miłości są przeróżne. Zacznę od miłości kobiety, matki, być nią. Ja mam komu czoło żegnać. Ja mam za kim obczyć skron. Ja mam komu być potrzebna. Mam odpierać lawę złą, co przeszywa płat powietrza, dróg złowieszczych, zdarzeń splot, stonowanych kropli deszczu jeszcze podsłuchuje ktoś. Z krawkiem ziemi pod obłokiem pójdę zliczyć jarzębiny. Bladego świtu szlakiem szerokim, gdzie wiatr poniósł płacz dzieciny. Kiedy nieba świetlne zdroje rozkołyszą ciszy dzwon, w jednookiej pustej muszli ukojeniu stworzę dom. Tam zostawię nad potokiem skończony piosenkę swą i uraczę ich powrotem, nim nastanie szron. Potem zostały na zawsze kluczem zamknięte gniewy, pokój, ogród jabłoni, ptaka głos dokąd nieznany, okute parkany krzewy, echo zielonej altany, błogi spokój, tylko kwiaty już inne wokół i my już siebie nie mamy. Nie nadsłuchuje już nikt naszych kroków, ubitych lampionów cieniami. Nie oczekuje nikt naszych powrotów, młodej tęsknoty wstęgą owianych. Zapytam wiatru w holu brzozowym, czy serca naprawdę ostudził? Czy nie zapomniał o nim? Czy dla niej ostawił choć jeden płomyk? Jak minął czas obłąkany, choć już nie nam dzisiaj się trudzić, o wszystko zapytam szeptem błagalnym, szeptem, by ciebie ze snu nie zbudzić.